Dzisiaj zobaczycie jedno z najbardziej wyczekiwanych przeze mnie i pewnie setki innych osób miejsc na Islandii. Mianowicie chodzi o słynną Czarną Plażę. Jest to również najbardziej wysunięty obszar na południu Islandii. Dzięki krajobrazowi wulkanicznemu Islandia jest miejscem, gdzie znajdziemy wiele czarnych, piaszczystych plaż. Natomiast najbardziej znaną jest właśnie ta. Jak tam na czarnej plaży, Polako? Jak węgiel. Jak węgiel, bungiel. Bungiel. Chodzi się bardzo dziwnie. Tak po żwirze. Czarne niby. Badziewie. Dodał, żeby uważać na fale, bo mogą porwać. O, jakie idą. Widać. Jeszcze tam pójdziemy sobie zrobić pewnie zdjęcie, na te Dolomity sobie wejdziemy czy coś. Na plażę czeka na Was atrakcja w postaci niesamowicie ukształtowanych skał. To właśnie Gardar, czyli bazaltowe kolumny. Jeżeli chcecie sobie zrobić na nich zdjęcie, to trzeba swoje odczekać w kolejce. Tak, przed chwilą sobie zrobiliśmy tam zdjęcie. Idziemy dalej. Tak. Charakterystyczny czarny piasek powstaje z erozji skał wulkanicznych, tworząc wyjątkowy krajobraz, który wygląda jak nie z tego świata. Czarna plaża całkowicie zmienia nasz sposób myślenia o plaży. Każdy normalny człowiek ma w głowie obraz pięknego, piaszczystego i słonecznego miejsca z palmami w tle. Natomiast tu dostajecie widok jak z kosmosu. To wszystko wulkaniczne. Mówił, że co roku co najmniej dwie osoby giną w porwaniu przez te fale. Porwane przez fale. A tam ma skonury. Jak latają. Srają na nas. Gdzieś w końcu ile tych fotek robi? Bo czekam na żonę, bo żona tylko selfie i selfie. Już dziesiąte selfie se strzela. Cały dzień leje.
Normalnie to jeszcze widać tam punkt, co byliśmy wcześniej, ale niestety nic nie widać. Idziemy, tak? Idziemy do groty. To chodź do groty. Zaraz zobaczycie widok jedyny w swoim rodzaju i to stworzony przez samą naturę. Ciężko się potem idzie w piasku, nie? Zapada się człowiek cały. Cały czas dalej leje. Cała Islandia jak na razie to jest jeden wielki deszcz. Grota. A teraz niesamowicie piękna grota. Jaka grota. Jedyne miejsce, gdzie nie leje. Na czarnej plaży. Teraz dotkniemy se to, bo przecież nie moglibyśmy sobie tego nie dotknąć. Tylko kamory. Tam na coś ludzie zaglądają. Co tu jest, że tak patrzę? Paskonury wszędzie. Widać je? Wszędzie mają tam gniazda. Plaża ta zyskała sławę nie tylko jako najpiękniejsza plaża na Islandii, ale również jako najbardziej niebezpieczna. Wielkie zdradzieckie fale, które każdego roku zabierają do morza kilka osób. I niestety są tu każdego roku przypadki śmiertelne. Barany widać? Patrz, widzisz tam je? A widzisz tam? Patrz, na samej górze. Na samej krawędzi. Widzisz je? Krawędzi nie. Tam. Na górze, patrz, na wprost mój palec i tam. Widzisz? Nie widzisz. No to jak nie widzisz, to twoja szkoda. A to są te ptaki, co my wcześniej patrzyłem. Tak? Tak. Tutaj się żerują. Ty na takiej krawędzi baran. No bo baran. A teraz uwaga. Przyjrzyjcie się, jak mogła nas porwać fala, gdyby była trochę większa i mocniejsza. Nie ma, złapała nas fala. Proszę sprawdzić tutaj, bo pokażę. Proszę. Mokre. Także cała Islandia już w mokrych butach. Chorzy na bank. Nie ma, musimy iść już do autokaru. Prawie porwała nas fala. Koniec przygody. To już było blisko. Nie było gdzie uciec, bo były fale. Nie było gdzie uciec na lewo, bo były skały, na prawo, bo fale. Trzeba wysuszyć buty. Całe mokre. A jak się nie ma pomysłu, żeby otworzyć okno, to można jak? Wieszakiem. No niestety nie wpadli na pomysł zablokowania okna. A jak się nie ma wieszaka, to można czym? Sokiem. Wieszakiem. Patrz, dalej leje normalnie, dalej nawala deszczem.
A chyba tam widać tą czarną plażę. Tam mi się zdaje, bo widać stąd, tylko że są mgły. Jest mgła mocno, ale widzisz to? Wystają. Takie to skały tak, wystające? Tak, wystające skały, ale też możliwe. Z tamtej strony wracaliśmy. Tak, możliwe, że to będzie to, no. Więc jak jutro by nie było mgły, to pewnie idzie tu jeszcze z rana się przejść. Albo to są te czarne plaże, albo te maskonury, to tam byliśmy. Nie, to będzie czarna plaża. Czarna plaża. W końcu nie pada. Na razie. Ciekawe na jak długo. Tam gdzieś właśnie wczoraj byliśmy na tej czarnej plaży, gdzie nas porwała prawie fala. Tak to tu wygląda, no. Hotelik na uboczu. Jedna chałupa. Pewnie od niego wszystko tutaj jest. Tam widać, że tam się kąpie. Widać rurę, co wystaje, więc pewnie piecyk to ogrzewa. Mini jacuzzi pewnie ma. Hop. Czy baba. Tak wyglądają mniej więcej tutaj osiedla czy miasteczka. Kilka domków widać. Jedno, drugie, trzecie. Drobisko domków i pusto. Zaś pusto. Jeden domek. Jakaś szopa. Zaś pusto. Typowa jest.